Rozmawiamy z Piotrem Wilczewskim zaraz po ceremonii ważenia przed pojedynkiem z Arturem Abrahamem, byłym mistrzem świata w wadze średniej w latach 2005-2009. Piotrek, jakie wrażenia po tej konferencji prasowej i po dzisiejszym ważeniu? Pamiętam sytuację z Helsinek, gdzie twój przeciwnik, podobnie jak teraz, był pod ścianą i odczułeś, że trochę się denerwował. Czy tutaj podczas konferencji prasowej, podczas ważenia poczułeś, że trochę jest zdenerwowany? Nie, wydaje mi się, że jego reakcja jest troszeczkę inna, że on bardziej lekceważy mnie, bo... Ale ja się cieszę, że tak jest. Widać było, że... Nie, no da się wyczuć, że takie podejście jego lekceważące. Dobrze, chcę tak, niech tak podchodzi, no. Ja wychodzę tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać, dać siebie maksa i tak będzie w walce. Tutaj widać, że on już tą walkę wygrał, stojąc na wadze, no. Czas pokaże swoje. Właśnie, bo dzisiaj podczas ważenia, jak patrzyliście sobie w oczy, to tak trochę się uśmiechał lekceważąco. No, świadczy to o tym, że jest tak pewny siebie, czy trochę jednak coś tam próbuje maskować? Nie, jednak wydaje mi się, że jest pewny siebie. No, nie może, nie, ktoś, kto stoi z boku, to nie jest w stanie tego wychwycić. No, ja już nieraz stałem twarzą w twarz i także, no, widać takie, że jak bardziej on chyba, jestem bardziej przekonany do tego, że mnie lekceważy, no, powiem tak. Abraham w turnieju Super Six w wadze super średniej przegrał 3 pojedynki i to jego przejście do super średniej kategorii jak na razie jest nieudane. Z kolei ty jesteś w zupełnie innej sytuacji, bo po latach, no, walk z przeciętniakami teraz dostałeś w końcu poważne walki i prezentujesz się w nich znakomicie. Myślę, że Abraham to jest ciągle wielkie nazwisko, ale myślę, że masz świadomość tej olbrzymiej szansy, że tego wielkiego pięściarza o tak znanym nazwisku, no, jest jednak szansa pokonać. Oczywiście, mu trochę teraz posłodzę, bo powiem szczerze, że on przegrał, ale z samymi kozakami, samymi najlepszymi. To też nie jest jakiś tam sposób stwierdzenia, że on tam obniżył lody, bo boksował z Froczem, z Wardem i z Irelem. To są zawodnicy mistrzowie, albo którzy długo już nie zajdą z tego, tak powiem, tronu. A z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, no, powiem ci, że powiem wszystkim, że naprawdę chcę, że wychodzę po zwycięstwo, że jest szansa teraz właśnie, tak jak powiedziałeś, dostaję taką walkę i chcę ją wykorzystać w 100%. No. Wiem, że będzie ciężko, bo nie nastawiam się na lekką walkę, bo jak się nastawię, to mogę się lekko rozczarować w ringu. Nastawiam się na ciężki bój, na że jak powiem, morderczą walkę. Ale wierzę w to, że jestem w stanie ją wygrać, naprawdę, po ciężkim boju. Kilo nie miałeś być już we wtorek po południu. Okazało się, że byłeś dopiero we wtorek wieczorem, nie zdążyłeś na trening otwarty. I rzeczywiście było tak, jak powiedziałeś bodaj na konferencji prasowej. Padł taki cytat, który miałem okazję przeczytać, że trenowaliście na lotnisku. Odbyliście rzeczywiście taki trening w tamtym miejscu? Nie, to raczej był żart z trenera, ust wpadł. Nie trenowaliśmy na lotnisku, później nasze usprawiedliwie tym, że to Niemcy strajkowali, to Niemcy spowodowali to, że nie dotarliśmy na trening ten medialny, pokazowy dla telewizji i dlatego we wtorek dopiero wieczorem żeśmy przyjechali do hotelu. To nie jest nasza wina w żadnym stopniu. A już po przyjeździe tutaj do Kilonii, ile treningów odbyliście? Pewnie trenowaliście w środę wieczorem, w czwartek wieczorem. Dzisiaj pewnie już odpuszczacie, tak? We wtorek już nie robiliśmy nic, czyli praktycznie wtorek nam wypadł. W środę robiliśmy trening, w czwartek, dzisiaj praktycznie nie robiliśmy nic. Tą wagę troszeczkę skontrolowałem wczoraj wieczorem, tam zmniejszyłem kolacyjkę i dzisiaj wagę mam, osiągnąłem ten limit. Także dzisiaj jest luz jeszcze, no i jutro boję. W ostatnim czasie toczysz właściwie same ciężkie pojedynki, nawet wliczając ten z Ajetowiciem w Olsztynie w lutym, jak sam mówiłeś, to był dla ciebie, no, przeciwnik niełatwy, walczyło ci się niełatwo. W każdym razie przed tymi twoimi ostatnimi dużymi walkami, z Asikainenem, z DeGailem, gdzie zawsze wracał ten temat walki z Curtisem Stevensem w USA, to twoja pierwsza przegrana na zawodowym ringu, ale zdaje się, że w porównaniu z tamtą walką, no, w tej chwili jesteś już zupełnie innym pięściarzem i zupełnie inaczej też podchodzisz do tej walki. Nerwy cię nie zjedzą tym razem, o to przynajmniej ja jestem spokojny. Co słuchuję mojego przeciwnika w tamtej walce i w tej? No jedno, że ma nokautujące uderzenie i tego trzeba będzie się przestrzegać. Mam nadzieję, że tamta walka dała troszeczkę mi do myślenia, że już nie popełnię tych błędów, które popełniłem w Stanach. I tak będzie to przynajmniej taktycznie tak z góry założone, żeby tak boksować w bezpiecznym dla siebie dystansie. Żadnego clinchu,
Klincz będzie oczywisty. No, klincz tu jest bardzo brany pod uwagę w dużym stopniu, ale w momencie, kiedy będzie zagrożenie i taki typowy klincz, nie taki półdystans klincz, tylko trzymanie, obrócenie i boksowanie, odejście na bezpieczny dystans. Także, no tak jak powiedziałeś, ta walka chyba będzie troszeczkę inaczej wyglądała jak ta walka w Stanach. W środę wieczorem miałem okazję być jeszcze w Action Clubie, tam gdzie ty spędziłeś większość przygotowań. Rozmawiałem z trenerem Jarosławem Sawoko, który obok Andrzeja Gmitułka też pomagał ci w przygotowaniach. No, on mi powiedział, że te ostatnie dni sparingów, ostatnie dni zajęć, ostatnie dni tarczowania z trenerem poszły ci naprawdę bardzo dobrze i że no, naprawdę tutaj oczekują eksplozji twojej formy w ringu. No, możesz też się pochwalić tymi ostatnimi dniami przygotowań? No nie, no, żebym nie przesadzał. Ja wiem, że to jest zadanie trenera, bo sam to robię, budując psychicznie, motywując zawodnika do walki, że wszystko ok, że jesteś w super formie. Po części tak było, ale spokojnie. Tą formę dopiero możemy mogli ocenić w walce. Nieraz tak było, że nawet naprawdę była forma, a w momencie walki gdzieś to wszystko zanikło. Tak się spokojnie nie przesadzajmy, poczekajmy na walkę, po walce wtedy siądziemy i ocenimy, jak to wyglądało. Czy była forma w 100% czy nie. Ja uważam, że na pewno już ten połowę przekroczyłem, jeżeli chodzi o procent takiego dobrego przygotowania i już jestem gdzieś na wysokości 70%. Walka pokaże, czy to było 70, czy 50, czy 100% że tak powiem, profesjonalnego przygotowania się do walki. Pamiętam, że w Helsinkach bardzo cieszyłeś się, że na walkę twoją z Asikainenem przybyło kilkunastu kibiców z miasta, w którym mieszkasz, z Dzierżoniowa. Tymczasem tutaj szykuje się grupa co najmniej 10 razy większa. Z tego co wiemy, przyjedzie 150 osób, także pewnie będzie się ich dało usłyszeć podczas walki. Oczywiście, teraz ja już jestem, naprawdę zaskoczyli mnie tym i naprawdę się cieszę. Przyjadą z Dzierżoniowa, z Bielawy, już nawet nie chcę wymieniać, tam i okolic Niemczy, i Pieszyc, i Roztocznika, także grono ich będzie bardzo duże. Mam nadzieję, że przekrzyczą, tak jak przekrzyczyli, pokazali, że jeżeli potrafią w 12 przekrzyczeć 12-tysięczną publiczność, to jeżeli to zrobi ponad setka, jak będzie tam 150 osób, to przekrzyczą tutaj, nie wiem ile to jest, 15 tysięcy, także dadzą, na pewno dadzą, ale wierzę w to, że dadzą radę. 3 tygodnie przed walką mówiłeś mi, że absolutnie wierzysz w zwycięstwo. Powiedziałeś też, że ciężko będzie ci wygrać na punkty, a mimo wszystko teraz chciałbym zapytać, bo nie wierzę, że dzień przed walką nie jesteś też przekonany o swoim zwycięstwie. Czy jutro wieczorem twój bilans będzie wyglądał 31-2 10 KO, czy 31-2 11 KO? Ja zacznę od tego, że jeżeli myślałbym, że ja wchodzę do walki po to, żeby poprawić bilans Abrahamowi, to już bym zakończył w ogóle treningi, bo mnie cechuje waleczność. No nie, przepraszam bardzo, to chyba jak większość nie lubię przegrywać i w tym przypadku też nie chcę przegrać. A jak powiedziałem wcześniej, jeżeli miałbym wyjść tylko po to, żeby poprawić mu bilans, to nawet bym nie podjął tych treningów, nie podjąłbym tej walki. Nie to, że jestem pewny siebie, ale po to trenuję całe życie, po to poświęciłem całe życie, żeby wychodzić i te walki wygrywać. Jak spędzisz ostatnie 24 godziny przed walką? Dobrze, że przyjechało dużo kolegów, przyleciało i drudzy przyjechali. Mówię o braciach Wojnowskich między innymi. Już poza tym czasie praktycznie z nimi spędzam te parę godzin przed walką i tak będzie w tym przypadku również.